Mi też jest bardzo miło i dziękuję za zaproszenie. To jest mój pierwszy raz na Weekendzie Architektury. I tak jak już wspomniano, to jest tytuł mojej pracy, gdzie głównie chciałam się właśnie skupić na tym, jak wygląda przestrzeń na styku miasta i portu i jak jest to odbierane w naszym państwie oraz w naszym mieście tak naprawdę i jak mieszkańcy do tego podchodzą, a jak to wszystko działa poza granicami. Więc to jest taka trochę analiza i później jest propozycja, którą właśnie pokażę. Zaczynając od historii, gdzie bardzo głęboko żeśmy się na tym skupiły z moją panią promotor, którą niestety nie będą państwo mieli okazji dzisiaj poznać, pani doktor Anna Orchowska-Smolińska, która była naprawdę ogromną inspiracją oraz bardzo dużo wiedzy właśnie też mi przekazała, więc to było coś naprawdę wspaniałego z nią pracować. Jak to wyglądało kiedyś? To jest pierwsza koncepcja właśnie portu w Gdyni i tak ona została. Więc tak jak państwo widzą tutaj właśnie na tej starej mapie, wszystko dalej działa i jak poprzednia prelegentka właśnie przedstawiała molo południowe, tak przenosimy się na północ i mamy teraz właśnie molo rybackie. I jak to wyglądało? I czy mieszkańcy utożsamiają się z dzielnicą portową w Gdyni? Niestety nie, ale jakby jak wrócić do przeszłości, jak to wyglądało kiedyś, to jest ulica Portowa aktualnie ta sama, też ulica Portowa, a tutaj jest ona w 1937 roku, gdzie ciekawe było zauważyć właśnie różne takie ciekawostki. Jest na przykład tutaj bar Renaissance, gdzie pisownia jest po angielsku i to wszystko właśnie wskazuje na to, że to była taka właśnie międzynarodowa, delikatnie bogatsza, powiedzmy, część miasta, gdzie ci marynarze przypływali i właśnie mieli taki wpływ na to wszystko. Ale tam, gdzie właśnie są bogatsze dzielnice, to bardzo, bardzo blisko właśnie też powstają takie biedne miejsca. I właśnie tutaj mamy dzielnicę chińską w Gdyni, która właśnie powstała bardzo blisko portu, a to też dlatego, że było bardzo dużo odpadów z budowy portu. I właśnie takie różne baraki powstawały w trakcie w nocy, aby z rana już nikt nie powiedział, o przepraszam, tutaj nic nie było, to właśnie to był taki ich sposób, żeby budować je bardzo późno. Ale jednak miasto zdecydowało, że dzielnica właśnie taka, która jest niekontrolowana, bez żadnego zapisu miejskiego, nie powinna istnieć, więc tak naprawdę w 1931 roku miasto zdecydowało się, żeby tą dzielnicę usunąć i wszystkich mieszkańców zaczęli przenosić na Witomino, więc ta dzielnica tak naprawdę się przeniosła i taki dokładny zapis tego miejsca nie istnieje. Tego już nie ma tak naprawdę u nas w Gdyni. I gdzie byłaby ta dzielnica chińska w tym momencie? To właśnie gdzieś w tym miejscu, na przedłużeniu ulicy Świętojańskiej oraz Portowej i właśnie to było też takie ciekawe, że nadal w tym miejscu nie ma nic takiego właśnie konkretnego, powiedzmy, ale już pewnie coś tam niedługo się wydarzy, a jak też się właśnie zastanawiałam nad dzielnicą Portową, to gdyby mieszkańcy zaczęli się identyfikować właśnie nie z centrum miasta, ale z dzielnicą portową, to właśnie byłby ten na czerwono zaznaczony teren tutaj. W dalszym ciągu, jak to tu wygląda na tej mapie, to przerywana linia czerwona to jest właśnie zakres opracowania mojego projektu, a czerwone budynki to są chłodnie rybne, które zostały adaptowane. Na początku, jak zaczęłyśmy rozmawiać o projekcie z moją panią promotor, to było dobrze, to robimy tutaj coś z tymi chłodniami. Jednak w miarę właśnie pracy nad tym wszystkim i szukania tych wszystkich
elementów, na co się składała dzielnica, doszliśmy do wniosku, że bez zrewaloryzacji całej przestrzeni sam projekt na adaptację tych budynków nie miał sensu tak naprawdę zaistnieć. I dlatego zdecydowałam się poszerzyć ten cały projekt. I od czego tak naprawdę zaczęłam? To były rozmowy z architektami, z profesorami i nawet z konserwatorem zabytków o tym, jak postrzegane są dzielnice portowe za granicą. I oraz w Gdyni, oczywiście tu jest pani Ania. Tutaj mamy, jak w Rotterdamie, czyli tam, gdzie właściwie teraz już jestem, jak tam to wszystko wygląda. Tu jest pani profesor, która opowiadała, jak to wyglądało w Amsterdamie, w Londynie i tak naprawdę wszystkie te miasta, oni jakoś dalej kultywują tą swoją przestrzeń portową. Być może to inaczej wygląda niż tutaj, ale w dalszym czasie jest identyfikacja, że jesteśmy dzielnicą portową. Jest to, że tak powiem, całkiem dumne stwierdzenie. Oraz też była rozmowa z konserwatorem zabytków z Tel Awiwu, jako że to właśnie takie siostrzane miasto do Gdyni i też ciekawe właśnie to wyglądało. Kolejna rzecz, która bardzo mnie interesowała, było, jak mieszkańcy Gdyni postrzegają ten teren. Co oni tak naprawdę myślą o tym i czy mają świadomość tego, że jakie tam są budynki, jaką one pełnią funkcję i co powinno się z nimi stać. Także wniosek jest taki, że mieszkańcy nie do końca są świadomi jakby tożsamości tego miejsca i co tam się tak naprawdę działo, ale są gotowi na zmiany. I bardzo dużo osób właśnie zwróciło uwagę, że powinna tam powstać i kultura, i edukacja, już nie bardzo mieszkania, hotel czy biura, ale właśnie, że te budynki powinny zostać adaptowane na takie funkcje publiczne. I to było bardzo, bardzo mnie to ucieszyło tak naprawdę. Czy coś przestało działać? A, dobra. I kolejny bardzo interesujący temat to był, z czym państwo z Gdyni kojarzą Dalmor. I to też było bardzo ciekawe, ponieważ Dalmor, no mówmy się, po II wojnie światowej tak naprawdę postawił mur. I mieszkańcy nie wiedzą, co tam się dzieje, ponieważ jest to miejsce portowe, industrialne i tylko tak naprawdę pracownicy tam mieli dostęp. Więc na odpowiedź, co to jest Dalmor, ludzie zaczęli to tak naprawdę kojarzyć z tym, czym tak naprawdę jest port i dzielnica właśnie portowa i co tam by się mogło znajdować. Także jedyna taka prawidłowa odpowiedź to była udzielona właśnie przez kogoś, kto naprawdę zna się na tym terenie. I kolejne to, jak już wybrałam sobie właśnie taki bardzo duży obszar na rewitalizację, to też chciałam go trochę jakby zmniejszyć do zainteresowania molo rybackie, port rybacki i jak to kiedyś było, ponieważ teraz to już nie istnieje, więc nikt o tym nie wie. I tak zaczęłam też to odkrywać i zaczęłam przybliżać właśnie sobie atmosferę tego miejsca, jak to wyglądało, że właśnie tak naprawdę Gdynia powstała od portu i to właśnie rybacy, to oni byli tą grupą, która tak naprawdę dzięki nim to ten cały przemysł się właśnie ciągnął. Więc tu widzimy atmosferę, gdzie każdy kojarzy oczywiście Gdynię, tutaj statki, łódki, jachty. To tak właśnie było kiedyś, właśnie ryby, beczki, wędzarnie. Oraz publiczna funkcja tego miejsca była bardzo, w sumie no, dość silnie zarysowana, ponieważ w latach 30. W miejscu mola rybackiego, port rybackiego odbywały się obchody Święta Morza i tam właśnie byli zapraszani i prezydenci i różne właśnie takie ważne osoby. Odbywały się parady. Później także odbywały się targi gdyńskie, gdzie głównymi motywami przewodnymi to był właśnie przemysł budowlany oraz przemysł rybny. I te targi trwały przez kilka lat. Były właśnie nawet takie prowizoryczne budynki hotelu czy właśnie tych targów budowane.
I tutaj też widać, że to wszystko właśnie było tak eleganckie i te budynki właśnie tak w tle. I to dzięki tym zdjęciom właśnie można było dojść, jak tak naprawdę to wszystko wyglądało. Tu jest aksonometria, która została tak naprawdę odtworzona przeze mnie. Jak to mogło być w 1935 roku, gdzie tak naprawdę był ten rozkwit tego właśnie przemysłu rybnego w Gdyni. Tutaj jest budynek chłodni rybnej. Ja go tak nazwałam roboczo historyczna chłodnia rybna, ponieważ to jest najstarszy budynek. Tutaj była hala rybna, gdzie było 6 komór chłodniczych. W tym budynku także była fabryka lodu, maszynownia oraz mieszkania dla pracowników. A tutaj w tym budynku, który tak naprawdę teraz też istnieje, jest trochę rozbudowany, ale to była chłodnia śledziowa, czyli taka pierwotna funkcja tego budynku. Tutaj mamy wszystkie wędzarnie oraz port rybacki, który był właśnie używany wcześniej. A tutaj z tej strony, gdzie tu mamy teraz Sea Towers, to tutaj, gdzie mamy aktualnie Yacht Park i Marina, to też właśnie była taka przystań dla mieszkańców czy dla przyjezdnych, żeby właśnie sobie mogli statkiem się przepłynąć. Tutaj jest moja autorska analiza urbanistyczna, jak to wszystko wygląda. Czyli kiedyś tak naprawdę nie Molo Południowe było na osi reprezentacyjnej, to pierwszy plan z 1926 roku był zaplanowany w taki sposób, że to właśnie ta oś miała być główną osią reprezentacyjną miasta, ale miasto rozwijało się sobie, port rozwijał się sobie i oni nigdy, właśnie te dwa twory, nie doszły do porozumienia i dlatego niestety tak wyszło, że tutaj się wszystko zabudowało i linia, kompozycja oś została przerwana i nikt do tego nie doszło i port też się właśnie rozrósł na te tereny, gdzie już w tamtym momencie było wiadomo, że nie stanie się nic reprezentacyjnego, a to właśnie bardziej industrialne rzeczy wejdą. Tutaj jeszcze była taka idea, żeby powstał właśnie plac nadmorski, który nie powstał. Tu też miało być forum morskie, które nie powstało, ale jednak w jakimś stopniu chciałam się odwołać właśnie do tej pierwszej koncepcji urbanistów gdyńskich. Tutaj także pokazane są właśnie widoki, gdzie biuro architektoniczne właśnie uszanowało w pewien sposób te stare budynki. Jednak to jest dalej w jakiś sposób widoczne i wygląda to, że są to ważne budynki. Kolejna rzecz to jest właśnie taka analiza transportu, gdzie ciekawe jest to, że właśnie Gdynia jest takim miastem do przejścia, czyli od głównego dworca mamy 20 minut piechotą, żeby właśnie dojść sobie do głównego tutaj, do reprezentacyjnego Mola Południowego oraz także do Mola Rybackiego. I to właśnie było takim głównym walorem miasta, że całe właśnie Śródmieście jest bardzo skierowane do wody i jest całkowicie do przejścia. Też uwzględniłam tutaj ruch kołowy oraz rowery, ale to już nie jest aż tak. Oraz zaczęłam też analizować, jak to wyglądało bryłowo, czyli jak budynek powstawał. I tutaj właśnie mamy budynek chłodni rybnej pierwszy wraz z halą rybną. Tutaj w kolejnych latach właśnie powstała ta hala chłodnia śledziowa ze względu właśnie na potrzeby przechowywania i chłodzenia śledzi. Po II wojnie światowej hala licytacyjna została zniszczona, ale główny budynek zachował się. W kolejnych latach właśnie zdecydowano, że jednak potrzebny jest budynek chłodniczy i został odbudowany, ale w całkowicie innym duchu. Jest to bardzo duży budynek, chłodnia numer 1 w tym momencie. Ona była wykorzystywana na właśnie takie potrzeby chłodzeniowe, ale to już nie było to samo, to już nie były tam ryby i to już całkiem inaczej do tego podchodzono. Później chłodnia śledziowa została rozbudowana o 2 kondygnacje.
I tu jest, to jest w momencie, kiedy ja tak naprawdę zajęłam się tym budynkiem i zaczęłam tworzyć swoją koncepcję. I zależało mi na tym, że aby właśnie wypełnić to, co miasto zaproponowało, czyli jeżeli by zburzyć budynek ze środka, który uważam, że nie powinien być zburzony, bo jest to najstarszy budynek i to jest tak naprawdę serce tego wszystkiego. Jeżeli by było zburzone, to później można by coś dobudować i to jest właśnie wysokość, jaka mogłaby tam się znaleźć. I ja chciałam, żeby to wszystko jakoś tak wypełnić, dopełnić, żeby stało się to też częścią integralną tego całego budynku. I chodziło głównie o to, żeby funkcje, które ja zaproponowałam, dalej miały możliwość zaistnieć, ponieważ bardzo specyficzna jest budowa i konstrukcja budynków chłodniczych. I to wszystko było właśnie dlatego, że funkcje, które ja zaproponowałam, chciałabym, żeby one też zaistniały, ale to musiało już w inny sposób się znaleźć. I tutaj właśnie jak to końcowo wyszło już ze wszystkimi funkcjami i żeby to jednak wszystko działało, nie niszcząc absolutnie dziedzictwa tych właśnie budynków historycznych. I jak to wygląda teraz, czyli 2020 rok. Budynki są opuszczone, nic tam się nie dzieje, tak właściwie powinna tu być jeszcze duża taka płachta reklamowa. Po prostu są zakryte, zaniedbane, jest tam parking, jest jeszcze ogromny płot, który tutaj nie pozwala nikomu przejść. Czyli tak naprawdę funkcja publiczna tego całego miejsca została zniszczona, już nic tam takiego się nie dzieje. I tak jak tutaj można na zdjęciach właśnie obejrzeć, budynki są nie do użytku. Są strasznie, są oszpecone tak naprawdę przez czas, przez to, że nikt się tym nie zajmuje. Klatki schodowe są w bardzo złym stanie, elewacja zewnętrzna, tutaj widać właśnie nawet budulec, okna są powybijane, na najwyższych piętrach nawet jakieś graffiti tu można sobie dojrzeć. I zrobiłam taką analizę dla każdego z budynków, czyli tak jak widać, są to takie straszne. Dokładnie. I środek czy zewnątrz to naprawdę nikt nie chciałby tam podejść albo nawet się tym zainteresować. I właśnie dlatego mnie to zainteresowało, żeby przywrócić to mieszkańcom i żeby jednak pokazać, że są to budynki wartościowe i one są piękne. Tak zaczęłam tu wszystko opracowywać właśnie naokoło, żeby dojść w jakiś sposób właśnie, żeby całe molo stało się użytkowe dla mieszkańców, żeby to wróciło do Gdynia i żeby to nie było już miejsce, które tak naprawdę szpeci miasto, ale żeby to było połączenie z molem południowym, żeby zielona przestrzeń tam właśnie zagościła, aby były tam też miejsca mieszkalne czy właśnie też do użytku publicznego, może jakiś też myślałam o tym hotel dla przyjezdnych też właśnie, aby nic nie było tutaj zabudowane, żeby to wszystko było dla mieszkańców, żeby oni mogli jednak poczuć to morze i tą całą właśnie taką, to całe połączenie właśnie i morza i tych wszystkich pirsów, żeby to było takim jednym. Tu jak widać to może wyglądać jak most, ale jednak to chodziło bardziej o połączenie tych dwóch wystających właśnie pirsów. I bardzo też zależało mi na tym, bo w planie miasta jest zaznaczone, aby tu właśnie też pojawiły się budynki mieszkalne, jednak dla ekspozycji i też z różnych względów zdecydowałam się na to, aby tam była przestrzeń zielona. Tutaj analizowałam funkcje miejskie i chciałam właśnie, aby dopasować to wszystko do potrzeb, ale też aby wymieszać grupy wiekowe. Więc są też i jest przestrzeń dla starszych osób, dla studentów, dla młodych rodziców, dla dzieci i to wszystko, aby właśnie w takim kierunku szło, że wszyscy mieszkańcy będą zadowoleni właśnie z tego miejsca w mieście. I to jest właśnie taka moja propozycja. Tu już uwzględniłam istniejący właśnie jacht park, marinę, ale jednak z drugiej strony zaproponowałam,
aby w tych budynkach, które zostały adoptowane przeze mnie, powstała Akademia Architektury i nie tylko właśnie budynków czy urbanistyki, ale także może taka wyjątkowa, jak na nasze tutaj właśnie położenie, to architektura okrętowa oraz może też architektura krajobrazu, czy powiedzmy światła, takie różne aspekty, żeby też wziąć pod uwagę. Też zaproponowałam, aby w budynku chłodni numer 1 znalazło się Muzeum Modernizmu Gdyńskiego, ponieważ jest to coś bardzo ważnego dla naszego miasta, jednak nie jest to nigdzie w tym momencie usytuowane, jest to po prostu miasto, jest tym muzeum, że tak powiem, oraz biblioteka publiczna, która też mogłaby działać właśnie dla każdego z miasta. Oraz przywrócenie oczywiście tego portu rybackiego, ale już bardziej w nowoczesnym tego słowa znaczeniu, czyli aby studenci, którzy powiedzmy projektują te jachty czy okręty, żeby mogli sobie to spróbować, czy też zacumować, albo też mieli różne takie właśnie swoje sportowe zajęcia w tamtym miejscu. I tutaj właśnie, jak już wcześniej wspominałam, tu są pierwotne funkcje budynków, czyli tak, chłodnia numer 1, obiekty towarzyszące, ponieważ są tam różnego rodzaju maszyny, różne takie pomieszczenia, które są tak naprawdę nie są do użytku na co dzień. Tu mamy historyczną chłodnię rybną, która po odnowieniu byłaby naprawdę fajnym budynkiem. Tutaj mamy chłodnię śledziową, która od początku tak była. Tutaj jak wyglądała idea koncepcji adaptacji tego, ponieważ ja chciałam jak najbardziej te budynki zostawić, aby one były w niezmienionej formie. Jednak aby adaptować je do funkcji, którą zaproponowałam, to musiałam trochę je pozmieniać. Także w tym budynku zaproponowałam właśnie takie wycięcia, aby to stało się komunikacją, ponieważ tak naprawdę w tym budynku to mamy tylko tutaj klatkę schodową oraz windy i klatki schodowe ewakuacyjne. Więc to stało się właśnie takim głównym połączeniem między wodą, która jest za budynkiem oraz częścią miasta, która jest molem. Kolejny budynek to chłodnia historyczna i o co chodziło w tej koncepcji? Chodziło o to, aby wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone przez te lata użytkowania tego budynku, aby ten budynek został przywrócony do pierwotnego planu, do pierwotnego założenia architektów, którzy tak naprawdę zaprojektowali ten budynek. Tutaj mamy chłodnię śledziową, gdzie tutaj na samym początku jest rysunek, jak wyglądał przekrój konstrukcyjny i jak wyglądało wszystko przed projektowaniem. I to jest zdecydowanie bardzo, bardzo funkcjonalny plan, jeżeli chodzi o chłodnię, bo mamy oddzielone komory chłodnicze i to bardzo dobrze działa na produkty, które tam są, ponieważ nie mają ani dostępu światła, ani powietrza zbędnego, ani nic takiego się tam nie dzieje. Jednak na funkcję, którą ja zaproponowałam, czyli właśnie uniwersytet, czy bardziej miejsce do studiowania razem, żeby każdy jakoś mógł ze sobą się skomunikować, postanowiłam, że struktura konstrukcyjna zostanie taka sama, jednak w niektórych miejscach w stropie zostały wycięte dziury. I to wszystko spowodowało, że ta cała chłodnia połączyła się w jedną wielką całość i przestrzeń stała się tak naprawdę jednością. I to, co zostało dołożone na górę, to właśnie było takim nowym towarem, który został przywieziony i to bardziej takie właśnie kubiki, które nie są akcentem w tym wszystkim, ale tak naprawdę to uzupełniają funkcjonalnie budynki, które się już tam znajdują. I tutaj jakby to wszystko wyglądało i dlaczego w tym miejscu akurat zostało to dołożone, to właśnie było dlatego, żeby te budynki były samowystarczalne, żeby słońce dochodziło w każdym dobrym momencie, aby miały też widok i na miasto, i na wodę. Więc tak jak tutaj widać, zaproponowałam wszystko, co tylko było możliwe, żeby tylko jak najbardziej podkreślić właśnie miejsce, jego jakość i wyjątkowość. I tutaj jak to wygląda w przekroju
czyli jak to wszystko składa się w jedną całość. Także tak, mamy tutaj chłodnię numer 1, gdzie na dole wjeżdżamy do parkingu tak naprawdę rowerowego z tej strony i poprzez Muzeum Modernizmu możemy się przemieścić do góry. I parter tak naprawdę byłby miejscem publicznym, gdzie można sobie zatrzymać się na kawę, popatrzeć sobie właśnie na wodę, na ten port rybacki z drugiej strony. Tutaj idziemy do góry, mamy tą bibliotekę, gdzie tak naprawdę cały środek tego budynku staje się publicznym miejscem właśnie dla mieszkańców. Obie strony są przeznaczone na zajęcia dla studentów, którzy by właśnie mieli stać się architektami naszego miasta w przyszłości. I tutaj właśnie dojście do takiej publicznej, do publicznego audytorium, które właśnie też w pewien sposób odnosi się do historii miasta, o czym opowiem delikatnie później. I tu właśnie te wszystkie pomieszczenia towarzyszące też stały się towarzyszące, tam właśnie gastronomia znalazła swoje miejsce. Tutaj dalej też jest całkowicie przeznaczone dla studentów wraz z laboratorium światła u góry. Ten budynek administracyjny, w sumie serce, stało się właśnie budynkiem administracyjnym dla uniwersytetu, gdzie nad najstarszym budynkiem też znajduje się właśnie takie audytorium dla studentów, jednak te dwa budynki nie są ze sobą połączone, on ma tam z tyłu swoją własną klatkę schodową oraz jak to wygląda w tej chłodni śledziowej, gdzie te stropy niektóre zostały wycięte i jak właśnie to wszystko stało się razem. Jeszcze tu na dole też był taki właśnie warsztat, aby tworzyć te łódki, więc też został więcej stropu zostało wycięte, żeby te łódki się właśnie tam zmieściły. Tu jest zbliżenie tej chłodni, to jeszcze można sobie właśnie z bliska obejrzeć, jak to wszystko właśnie razem by działało i jak ta cała integracja mieszkańców i wiekowa i też, no powiedzmy, funkcjonalna ze sobą by razem współgrała. Tu jest zbliżenie i to też nie jest przypadkowy kształt. Jest to jakby kawałek transatlantyku, który miałby też symbolizować właśnie takie połączenie mieszkańców z tym, jak oni wypływali i to wszystko właśnie tak, że jednak jest to miasto nad morzem i żeby to jednak było właśnie takie poczucie, że w każdym miejscu, gdziekolwiek jesteśmy, mamy poczucie właśnie, że jest to Gdynia, jesteśmy w Gdyni. I tu właśnie z tyłu, za okno widać ten port rybacki. To natomiast jest laboratorium, czyli koncept laboratorium interwencja numer 2. I to jest właśnie ten całkowicie przeznaczony dla studentów, żeby właśnie oni mieli tą swoją taką kostkę. U góry został wycięty całkowicie strop, aby właśnie to światło tam wpadało i to mieć takie właśnie inne poczucie przestrzeni. Kolejna bryła to właśnie jest audytorium dla studentów i jak to wszystko działa i też właśnie fasada została w taki sposób zaprojektowana, że tam, gdzie tylko jest to właśnie przejście, czyli tam już z drugiego końca portu na samą górę wchodzimy i też właśnie możemy tylko i wyłącznie przez jedno okno zobaczyć, jak to tam wszystko wygląda. Tutaj już opowiadałam właśnie i tak właśnie to by wyglądało tutaj z tym warsztatem dla jachtów i jak to właśnie ci studenci mogliby sobie tutaj wspólnie pracować i spędzać czas. Kolejną rzeczą, która była dla mnie ważna, była właśnie, aby te budynki od strony miasta, od strony Mola Rybackiego zostały jak najbardziej odtworzone do pierwowzoru, jak to było kiedyś, żeby one zostały wyczyszczone, odrestaurowane, żeby wszystko było taką właśnie pamiątką. Jednak z drugiej strony, dlatego że funkcja jest całkowicie inna od pierwotnej, otworzyłam wszystkie fasady w stronę wody, w stronę właśnie światła, żeby tam dochodziło w każdy możliwy zakątek. I to też jakby ściany, materiał z nich został użyty właśnie do budowy tych nowych kubików. Tu jeszcze jedna właśnie taka idea, gdzie zależało mi też na tym, żeby budynek żył cały dzień i też całą noc. I jak właśnie to mogłoby się stać studentami, czyli że oni studiują
coś tworzą później, że też są właśnie te niektóre wykłady tutaj w tych wyższych kostkach, jak ta publiczna część biblioteki i muzeum mogłaby się zachowywać, jak mogłoby to wszystko razem działać. Oraz te właśnie interwencje na górze, żeby one też były taką latarnią i takim punktem orientacyjnym, jak już idziemy z miasta, czy nawet jakbyśmy płynęli z morza i zbliżali się właśnie w kierunku tego budynku. I tu mamy widok właśnie od strony wody, czyli taki nieoczywisty, gdzie tak naprawdę nigdy nie mamy do niego dostępu, ponieważ no niestety Dalmor zamknął nam go. Tutaj mamy plan przyziemia. Tutaj też starałam się pokazać, jakby to mogło razem wyglądać. Tutaj mamy wystawę, tu jest zachowany oryginalny plan. Tutaj mamy nowe i też tutaj taki przekrój z najstarszego elementu z najmłodszym, jak te schody właśnie tutaj do góry prowadzą nas, jak odkrywamy przestrzeń. Tu stworzyłam też właśnie, jakby tu można było wszystko zobaczyć, funkcje w środku, które już wcześniej opowiadałam. Oraz jak to wygląda właśnie ta fasada od strony Mola Rybackiego też. I właśnie na fasadzie elementów, które zaprojektowałam, też to właśnie widać. I materiałowo też właśnie nie chciałam, aby to jakoś przeszkadzało tym budynkom, dlatego zdecydowałam się, żeby elementy były szklane oraz tam, gdzie widać właśnie te białe elementy, żeby to był materiał taki właśnie przypominający żagle, żeby właśnie ta cała gdyńskość wyszła przy tym. A tutaj to też jest właśnie surowiec, który z tych zniszczonych elementów tylnej fasady był użyty właśnie do budowania tych nowych kubików na samej górze. I tutaj właśnie tak tradycyjnie, jak to na Politechnice zawsze jest, plansze dyplomowe i to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. No.